22. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Kameralnej w Zakopanem imienia Wacława Geigera zaprasza Państwa serdecznie do Zakopanego na kilka kameralno-organowych koncertów. Festiwal to przede wszystkim miejsca w Zakopanem, Czerwony Dwór, kościoły zakopiańskie, gdzie prezentujemy muzykę wysokich lotów i bardzo dobrych wykonawców. Festiwal imienia Wacława Geigera jest dedykowany wszystkim, nie tylko dla muzyków, dla muzykologów, dla melomanów, ale dla wszystkich osób, które są w Zakopanem. Przede wszystkim dla Zakopiańczyków, ale także dla turystów, którzy odwiedzają to miasto bardzo licznie w okresie wakacyjnym. Program jest tak dobrany, żeby każdy znalazł dla siebie muzykę, ale też żeby każdy poznał muzykę, żeby każdy w pewien sposób też się wyedukował. To jest też rola Festiwalu Zakopiańskiego, żeby więcej poznać, więcej muzyki rozpoznawać także i nią się cieszyć. Gramy muzykę improwizowaną. Gramy tę muzykę już od 13 lat. Wtedy zaczęła się nasza przygoda w ogóle z tym zespołem, z Atom String Quartet. Naszym głównym celem jako wykształconych klasycznie muzyków było granie muzyki jazzowej, ponieważ każdy z nas od dziecka się interesował tą muzyką i grają po prostu od dawna, więc postanowiliśmy stworzyć właśnie tego typu zespół. Wychodziliśmy od jazzu, od standardów jazzowych, a teraz można powiedzieć, że gramy głównie nasze kompozycje z elementami, tak naprawdę jest ich bardzo wiele, elementów improwizacji. My również czerpiemy z muzyki góralskiej, ale z całej ludowej polskiej muzyki. Ja przez wiele lat jako dziecko grałem w kapeli ludowej, więc muzyka folkowa nie jest nam w żaden sposób obca. Nie jesteśmy, co prawda, przynajmniej ja mówiąc o sobie, nie jestem specem od muzyki ludowej, ale od zawsze ją grałem, od zawsze ją gdzieś noszę w sercu. No i taka trzecia sprawa, jeśli chodzi o moją prywatę, to jestem wielkim fanem muzyki Karola Szymanowskiego, który uwielbiał tutaj przyjeżdżać i z muzyki góralskiej bardzo dużo czerpał. Ja z kolei bardzo dużo lubiłem czerpać z muzyki Karola Szymanowskiego, więc myślę, że to się pięknie tak zazębia, że Atom String Quartet, który wykonuje niby muzykę jazzową, ale inspirowaną i muzyką klasyczną, i muzyką ludową, i muzyką etniczną świata, tutaj może przyjechać do Zakopanego i zagrać swoją autorską muzykę. Dzisiaj zdominują na pewno utwory inspirowane muzyką Podhala, a jeszcze wracając do pytania, czy Atom String Quartet tu się dobrze wpisuje jakby w ten krajobraz i w ogóle granie tutaj u podnóża Tatr? Myślę, że jak najbardziej tak, no bo gdzie skrzypce mają zabrzmieć lepiej, jak nie właśnie tutaj na Podhalu.